Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam Was na kolejny polski maptur po mapie Grasslands 22. Mapę stworzył Steve's Mods, pojemność mapy 534,44 MB. Została wydana 30 sierpnia 2024 roku na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to jest na wszystkich trzech poziomach 972. Można zejść niżej, posprzedowując sprzęt, którego tutaj jest naprawdę dużo. I jest to no, dość konkretny sprzęt, także nie trzeba się martwić, żeby tutaj sobie coś kombinować. Ewentualnie osobiste peryferencje można sobie tutaj pozmieniać, ale moim zdaniem jest naprawdę dobrze wypasiona farma. Jest dużo, dużo dopasowanych rzeczy tutaj do tej mapy, innowacyjnych, jak i również takich, które są pożyczone od innych twórców. Ale ogólnie mapa wygląda fajnie. Jak możecie się domyślać, jest to mapa bazująca na Wielkiej Brytanii. Także tak to wygląda. Na poziomie łatwym zaczynamy od sektoru numer 2. Ten sektor to jest właśnie takie centrum tej mapy. No i wokół, jak widać, dużo ciekawych pól, łąk, no i przez wielu z Was uwielbianych wąskich, zielonych tunelów. Dobra. Jest możliwość zakupu obrzeży. Jak sobie tutaj naciśniemy, za 0. Jak kupimy obrzeże, to będziemy mieć dodatkowe możliwości. Teraz sobie to zakupimy, żeby od razu pokazać. No i wyskoczyły tutaj informacje takie, jak mamy tutaj stadninę koni za darmo. Mamy również pastwisko z świnkami, również za darmo, bo jest na terenie, gdzie się znajdują te obrzeża. Obrzeża są bardzo pożyteczne, znaczy pożyteczne, moim zdaniem bardzo pomagają w rozgrywce, bo można sobie coś poustawić na drodze, można sobie śnieg podśnieżać. Tak jak w tym przypadku tutaj widzicie, jest droga i można sobie ją odśnieżyć. Także to jest bardzo dobrym powodem do tego, żeby sobie to fajnie rozegrać, tutaj rozgrywkę. I to dużo pomaga, jeśli coś takiego jest na mapie. Dobra, dalej. Teraz sobie przejdźmy, jakie są ceny pól. Zaraz sobie zejdziemy, może 11 najpierw. No to tutaj mamy 1,20 hektara za 101 tysięcy. Coś tam jest na tej mapie, czy co? Na tej 101 tysięcy za 1,20 hektara? Wow. Tutaj mamy 2,19 hektara za 157, ok. Tutaj mamy 8,52 hektara za 658, wow. Tutaj mamy 11 hektara za 875, czyli tutaj musicie szykować gotówkę. Dobra, to już nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje. 15 hektarów za 1,183 000, ok. Dobra, teraz łąki. Tutaj mamy łąkę 3,79 hektara za 375. Tutaj mamy łąkę za 5,49 hektarów za 18 milionów. Co tu się co jest na tej... Nie, ja to muszę sprawdzić. Pole 26, może tam będzie przejeżdżać. Muszę zobaczyć, co tam jest, bo to jest naprawdę mega ta cena. Chyba, że... A, właśnie, uwaga. Mapa na pewno będzie wymagać aktualizacji. To na bank. Zobaczycie, jak pojedziemy. Dobra, to jeszcze tutaj jest łąka jakaś mniejsza. 1,23 hektara za 88. No to pierwsze dopiero taki skrawek ziemi poniżej 100 tysięcy. Tu jest drugi. Tu jest ponad. Tu jest ponad. O, tu grubo. Tu też, no. No nie będzie dużo. O, tu jest jeszcze takie, przy kupie są. Ale, no, na palcach można policzyć te małe poletka. Jeśli chodzi o pola, to jest to. Tutaj mamy kalendarz. Kalendarz jest dostosowany do mapy, spersonalizowany, także jak widać, zaczyna się od marca, kończy na lutym. I co? Zejdźmy sobie niżej. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tak. Len, żyto, fasole i alfalfę. O, proszę. Nowe, ciekawe uprawy. Także cztery dodatkowe uprawy mamy. Dalej przejdźmy sobie
tutaj zwierzę na początku nie mamy. Jeśli chodzi o kontrakty, to są dostępne. Produkcję mamy jedną na poziomie łatwym, także jest to mleczarnia. A mleczarnia jest chyba na górze. I ona jest na obrzeżach. Mamy 100 znajdziek i tyle, jeśli chodzi. Tutaj mleczarnia jest, to w tym miejscu. Tu. O. I to jest właśnie tak. To należy do obrzeży. A samą biogazownię trzeba kupić i ona kosztuje 46 tysięcy, ale to tam dojedziemy za chwilę. Dobra, to byśmy mieli zrobione. Ja jeszcze muszę sprawdzić właśnie. Tutaj nic nie ma w tej kategorii, ale chciałem sprawdzić, czym się obrabia. Czyli tak, czym zbieramy te nowe uprawy. To tutaj są headery. To są trzy. Okej. To są trzy tutaj. Dalej, co tu mamy? To alfa-alfa będzie chyba zwykła na kosiarkę. Dobra, to nie patrzę. Teraz siewniki. Jest tutaj na siewnikach. Raz, dwa, trzy, cztery są. Dobra. Czyli siewniki są odpowiedzialne za sianie. A tutaj jeszcze mamy te punktowe. Dobra. No a zbiory tym, no i koszenie. Dobra, czyli standardowo tutaj dużo zmian nie ma w tym temacie. Tu sobie włączymy teraz minimapę, żeby było widać. No i jak widzicie, na początku trzy traktory stoją, dość konkretne. Dźwięki bardzo przyjemne dla uszu. Z lasku się wydobają, tu jest ten taki lasek, busz. Mamy też kolejne sprzęty, tutaj trochę worków mamy na początek, kosiarka, wcale nie mały harwester. No ale, no powiem wam, co do tego headera, to bym się tutaj zastanawiał, bo tu jest naprawdę ciasno. No fajnie to wygląda. Sprzęt jest odpowiedni, bałagan jak to bywa na angielskich farmach. Bo może się przydać. Tutaj mamy szopę z warsztatem. Sobie naprawimy sprzęcior. Ok. Paliwko. Co tu jeszcze? Tu będzie mleko chyba. Tak, bo to jest obora. Teraz zobaczymy, ile tutaj krów wchodzi. 50. Tutaj mamy kury. 50 kur, one sobie chodzą po placu, tu się je karmi. Więcej miejsca, jest silos. No i tutaj jest miejsce resetu. Także jeśli zresetujecie sprzęt, to nie pojawia się w sklepie, pojawia się tutaj. I zaraz to zademonstruję. Dobra, mamy. Jest tutaj. Co jeszcze? Teraz sobie jeszcze przejdziemy. Dużo znajdziek jest. To jest tutaj taki wysyp jak po deszczu z grzybami. Dobra, tu sobie przejdziemy. Gdzieś w tym kierunku. O, tutaj. O, tu jest punkt skupu. Jest taki jedyny, taki blisko właśnie naszej farmy. Mamy sklepik, do którego możemy wejść, ale ten sklepie będzie czekał na aktualizację. O, właśnie, do tego. Także czekamy na aktualizację, bo mapa jest naprawdę ciekawa. No a my sobie teraz siądziemy i przejedziemy się po okolicy. Tak jak mówiłem, dużo jest właśnie zrobionych indywidualnych tutaj rzeczy, spersonalizowanych do tej mapy, co może naprawdę umilić rozgrywkę. O, nie tędy. I bardzo przyjemnie się może grać. Jeśli ktoś lubi oczywiście klimat brytyjski, bo nie każdy właśnie jest za takimi klimatami. Także to już zależy od własnych preferencji. Naprzeciwko mamy farmhouse. Jest tylko z legowiskiem, nie ma miejsca do przebrania się. A my jedziemy na przejażdżkę, pozwiedzać wysepkę K.
kawałek wysepki. Jeśli chodzi o teren, teren jest wymagający, więc tutaj, jak widać w ogóle po tych traktorach, które są na farmie, no są to traktory dość dużej mocy, więc tu taki sprzęt jak najbardziej. No, tutaj mamy kolejny taki powód, że mapka wymaga aktualizacji. Chyba, że sąsiad sobie tutaj robi ten. Może tu Harry był? Harry, czy to ty? O, widzę, że tablice są spersonalizowane również. Mega. Tak jak miał być. 2004 rok. Co to jest za auto? A ten który rok? 2012. Po tablicy można poznać rocznik samochodu. Ale trzeba się orientować mniej więcej. No i tutaj jest wjazd na farmę. O, traktor jest 2000. O, 18. No. Dobra, tutaj mamy farmę, którą możemy sobie zakupić, bo mapa jest przygotowana do rozgrywki ze znajomymi. Można sobie to też samemu też zakupić. Fundusze bym już padły, mam nadzieję. Także tak, to od głównej farmy przyjechaliśmy sobie tutaj. Jesteśmy w tym miejscu i ten cały sektor z tą farmą to kosztuje, sektor jest 24 i kosztuje 215 tysięcy. Także jak sobie to zakupimy, mamy tutaj zwierzątka. No, okej. No, pieniądze są, także spoko. Mamy tutaj owieczki, także tutaj można sobie wejść i hodować owce. 200 owieczek, no to już ładna liczba jest. Bardzo fajnie. Jeśli ktoś lubi się bawić drzewami, to tam jest las. Można poprowadzić sobie wycinkę. Tam za szopą jest droga. A my jedziemy sobie dalej, bo my pojedziemy teraz sobie w dół. Tu do tych świnek. Tymi wąskimi, zielonymi tunelikami. A jak? Ten traktor to tak na styk się tu mieści, jakby tu trzeba było jechać z takim długim zestawem. Znaczy na tej prostej to jest spoko, ale są takie miejsca, gdzie naprawdę ciężko można było się wywinąć. Plusem właśnie tutaj jest to, że krzaki nie mają kolizji, także to bardzo fajnie z tej strony. Może to ułatwić nam pracę, raczej przy pracy, bo to przejazdy pomiędzy kontraktami czy pracami, polami, to będzie miało to duży wpływ na to. Teraz zobaczę, czy dobrze jadę. No, dobra. No, na przykład taki zakręcik. Albo taki zakręcik. A i się nie wyrobiłem. No, o tym właśnie mówiłem. I sobie wyobraźcie, że prędkość na takich drogach właśnie wiejskich, jakby to powiedzieć, są drogi w UK ustalone tak, że są limity dróg. Wszystko to zależy, co jest w obrębie drogi, czy są przejścia dla pieszych, czy jest chodnik, czy nie jest chodnik. To wszystko ma wpływ na to, jaka jest prędkość na drodze. I zważywszy, no i mamy prędkości od 20 do 50, to są ograniczenia i później jeszcze jest znak odwołujący ograniczenia i wtedy jest tak zwany national speed limit, a national speed limit na takich drogach jest 60. I sobie wyobraźcie, że na tych właśnie wąskich drogach, bo nie ma chodników, nie ma żadnych takich zabudowań, nie ma nic, ludzie chodzą drogą, ale ta prędkość na tych właśnie jest national speed limit, czyli 60 mil na godzinę. Więc jeśli ktoś używa nawigacji, żeby się przemieścić i szuka szybszej trasy, to zawsze pokaże tą szybszą trasę, niżeli nie bierze pod uwagę tego, że na przykład dwa auta się mogą spotkać i wtedy więcej czasu spędzasz na mijanie się i tracisz czas. A nawigacja tego nie uwzględnia i później jest jak jest. Wiem, bo koło mnie jest właśnie coś takiego. Dlatego
zawsze nie słucham tej nawigacji, ja wiem, a inni niestety słuchają i troszeczkę dłużej jadą. Dobra, tutaj mamy świnki, tych świnek jest 100, to jest właśnie ten teren, który wcześniej wspominałem, że dostajemy go po zakupie obrzeży. Okej. No fajny klimacik, powiem wam. I tak jak mówię, no to są właśnie takie miejsca, gdzie można to sobie wykorzystać pod farmę, prawda, lub zagrać sobie ze znajomymi, to zawsze można domek sobie postawić, czy coś takiego i w kilku sobie zagrać. Dobra, to mamy z głowy, teraz idziemy do następnego miejsca. Już teraz tylko zerknę, tu trzeba chyba, nie wiem, czy ja tu nie miałem skręcić gdzieś. Nie, tu pojadę w dół, tak zrobię. Dobra, czyli do głównej tam prawie drogi dojechać, albo gdzieś tu, nie, tu była ta droga, coś ten, skręciłem w tą drogę, dobra, dobra. No i sobie wyobraźcie, ja jeżdżąc tutaj 60 mil na godzinę, jak ci zwierzę wyskoczy z krzaków, albo z zakrętu rowerzysta, bo dużo rowerzystów jeździ po takich drogach też, no to może być nieciekawe. No tak, można byłoby się pobawić takie raili, nie? Niebieskie Subaru i dawaj. Dobra, tu są jakieś zabudowania. To nas nie interesuje. Statyczne. Ale klimacik jest ciekawy. O, to jest już fajne ujęcie, jest, bo jest przejazd nad drogą. Pełno znajdzie. Jeśli komuś chyba worek z zabawkami wysypał, rozpruracze. No, a my jedziemy tutaj teraz w dół. Zjazd do ruchliwej drogi i w górę jedziemy. Sorki, nie widzisz dużego czerwonego traktoru? Światła włączę, żeby... A i tak pewnie zwracajmy to uwagę. Podobno jest tutaj też spersonalizowany ten ruch uliczny. Dobra, tutaj pojedziemy. To jest miejsce, gdzie się znajduje stadnina tych koników. To jest to miejsce, co również otrzymujemy po zakupie tego terenu za darmo. Jak ja nazywam tych obrzeży. Także tutaj jest ta stadnina. Też teren fajny, można sobie dom wykorzystać. Czyli można sobie to zrobić jako taki a la farmę. Teren tu też jest taki, widzę, dość spory wokół tego i można było to zaadoptować tutaj na różne potrzeby. Aczkolwiek no, jest to na wzgórzu, więc budowanie będzie tu sprawiało pewne problemy, aczkolwiek nie mówię, że jest niemożliwe. Tylko po prostu trzeba umieć budować właśnie na wzgórzach. 8 koników tutaj pomieścimy. Dobra, jedziemy dalej. Teraz, czyli co? Stąd przemieściliśmy się tędy, tutaj, a my musimy wrócić i na dół zjechać. A później na samą północ mapy przejedziemy. No i też trzeba pamiętać, którą stroną drogi jedziemy. Dla mnie to jest już standard, a dla osób mieszkających w Europie to może być problem. Jeśli chodzi o światło, barwy, w należytym porządku, fajnie wszystko jest dopasowane, ciekawie to wszystko zgrane jest. No i zbliżamy się do... i zapatrzyłem się do sklepu, jak widzicie, tu mamy sklepik.
jak już wiecie, tutaj nie ma warsztatu, nie ma resetu, także sam sklep, w którym sobie zakupicie sprzęt i możecie sobie przewieźć. No i ten reset, który jest, to ma właśnie taki plus, że jeśli coś sobie kupicie, to możecie sobie zresetować od razu i symulując dostawy do domu, prawda? No powiem wam, moim zdaniem ciekawy pomysł. Wolałbym, żeby ten reset był jednak właśnie na farmie, bo ma to swoje plusy. No przy grze ze znajomymi to może nie będzie plusem, ale jako single jak najbardziej. Oszczędzacie czas przejazdu ze sklepu do farmy. Dobra, tutaj mamy te trociny wióry. Tu mamy skup, w tym miejscu jest skup, a w tym miejscu mamy tartak. Czyli tam zostawiamy rzeczy, tutaj operujemy sobie tartakiem. Jak sobie go zakupimy, wejdziemy, mamy tutaj drewno. Czyli robimy sobie deseczki i wióry dostajemy, a tam operujemy, czyli zrzucamy drzewo do tartaku. Dobra, to byśmy mieli tutaj mniej więcej ogarnięte. To teraz śmigamy na północ mapy. Także trochę do przejechania będzie, nie ukrywam. Tylko jeszcze pytanie, czy tutaj coś po drodze było? Nie, tam jest jeszcze jedna farma. O, karawan jechał. Aha, z kempingiem samochód, fajnie. A, to miałem 26, to pole sobie sprawdzić, dobra. To spróbujemy tam przejechać koło tego. Pieniędzy mam już dość, żeby kupić to pole, ale wątpię, żeby to coś było. Moim zdaniem to będzie bardziej pomyłka, tak jak wiele innych tutaj, co jest. Znaczy pomyłka, może z racji pośpiechu zostało to tak zrobione, czy co to tam, nie wiem. Też niektóre osoby może koleć w oczy właśnie ta droga. O, takiego typu właśnie skoki. Aha, czyli to jest droga do farmy, a ja miałem jechać tam. Tutaj nie nawrócę, bo jest zbyt spory ruch. Trzeba tutaj zjechać z drogi. Dobra, spokojnie, ja tu muszę nawinąć, bo ja źle jadę. Jejku, ile samochodów się najechało. Nazjeżdżało. Jedź, jedź, jedź. Oj, serio. Wszyscy mi zaczęli śledzić, no dlaczego? Dobrze, że się nawróciłem. Ja się muszę tu na górę dostać i tą drogą dalej kontynuować dronę. Ale fajnie jest zrobione właśnie. Podobają mi się takie różnice w terenie. Daje to naprawdę takiego ciekawego smaczku w grze. O, to trochę gorzej, bo był płot, a płot już ma kolizję, niestety. Dobra. I teraz... No nic nie widać na tym polu. No to jest to pole, co to kosztuje 18 milionów. To jest łąka, o, tak to powiem, ujmijmy, bo to jest łąka, ale jest na polu zrobiona, także jest uprawna łąka. Zaraz jeszcze tylko sprawdzę, czy tu coś jest na tym terenie. 18 milionów, mam akurat pieniądze, no nic się nie pojawiło. Nic tu nie widzę. Jeszcze z tryb budowy włączę, żeby popatrzeć się. Nie ma. Chyba, że trzeba kopać coś. Może coś pod ziemią jest. Węgiel albo jaka ropa naftowa. Kto wie. Dobra. Sprzedaję to, bo to... Przepłaciłem. Tak. No i co, my dalej jedziemy na północ. Będę musiał teraz znaleźć jakąś ścieżkę. Nie wiem, czy
Ja ją nie ominąłem. A, bo tu miałem scenę. Ja jestem już. No, tak czułem, że to przejechałem. No, tam jest przejazd właśnie, żeby się dostać do kolejnych miejsc. Tutaj będzie. Się za bardzo zajarałem sprawdzaniem tej łąki, że zapomniałem tu skręcić. Znaki mają kolizję, jakby co? Jak było widać. Nie pociśniemy znaku. No, pagórek, powiem wam, na pusto idzie tak ledwo, ledwo. Znaczy, no, idzie dobrze, ale nie idzie z pełną prędkością. No to też na takich polach właśnie jest wymagana, jak to się mówi, odpowiednia umiejętność obróbki tego pola, prawda? Na takim wzgórzu, bo nie będziecie góra-dół jeździć, tylko w poprzek, na przykład, żeby wykorzystać moc w miarę do prędkości. Dobra, tutaj mamy kolejne miejsce, które możemy sobie zakupić pod farmę. Czyli od samego domu pojechaliśmy tu, nawróciłem, pojechałem tu, później tu i wróciłem tu. I przejechaliśmy tutaj w to miejsce, także to możemy sobie to zakupić. Sektor 33 warty 309 tysięcy. No i tutaj, jak widać, mamy kury. Jest ich 50. No i mamy szopy do dyspozycji na pochowanie sprzętu, takich innych rzeczy, także nie jest jakiś duży, wielki, jest dość mały, ale myślę, że wystarczające, żeby sobie tutaj coś popracować, rozbudować. No, a tutaj jedziemy do miejsca, w którym. Aj, chyba tutaj miałem skręcić. Nie chyba, ale na pewno. Miejsca, w którym bardzo głośno ptaki śpiewają i nie tylko, ale to za chwilę. Podoba mi się i jak jest większa zieleń zrobiona, no to jest głośniej od ptaków. I to jest ciekawe. No. No, witam u handlarza zwierzętami. Mamy skup, mamy handlarza, jak słychać. Czasami można usłyszeć aukcję. O, zaczyna się. Teraz, czy będzie? Czy będzie ta fajna licytacja? Nie słychać, dobra. Ale fajny. Fajny klimacik, bardzo. No. Daje dużo. Jeszcze super by było, jakby można było tutaj. Zaraz to są wrzeże, więc można postawić sobie skup obornika. Znaczy nie skup, tylko że można kupić sobie tutaj. Postawić, żeby można było sobie kupić obornik. O, tak to im. Obornik, gnojówkę, także nie ma z tym problemu. To można ten postawić. A jakby były jeszcze żywe zwierzęta, to by było takie już totalne uzupełnienie do idealności, że tak powiem, jeśli chodzi o handlarza zwierzętami. Dobra, a my teraz wracamy z powrotem na główny szlak, na główną drogę, bo musimy pojechać bardziej teraz na zachód. Jeszcze chyba mi zostało do pokazania jedno miejsce. O, ale ładny widok, nie? I to są właśnie te plusy tych map właśnie z wysp. Nie wiem, jak oni to robią, ale naprawdę przyjemnie się jeździ. Te widoczki są naprawdę przyjemne. To ukształtowanie terenu. Powiem wam, jak jedzie się autem po tej Anglii i wjeżdża się na te tereny takie farmerskie i są te drogi i jedziesz tą drogą, najedzie w górę, bo wspinasz się na wzgórze,
a później widzisz z tego wzgórza na przykład no dość duży obszar takich właśnie pól zieleni. I normalnie aż chce się zatrzymać, na chwilę zatrzymać się, wysiąść z tego auta, popatrzeć się. No, przyciąga to uwagę, naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że chyba dobrze pojechałem. Tak mi się wydaje, tu mamy kolejną górę. No, dobrze jadę. Także tutaj mamy miejsce już ostatnie docelowe. To jest to miejsce, gdzie mamy tą mleczarnię, którą posiadamy. Jak i również jest tu miejsce, na którym jest, jak widać, o, biogazownia. Tylko, że tą biogazownię trzeba sobie zakupić. Aczkolwiek po zakupie tego terenu, no nie jest droga. Znaczy, kupujemy biogazownię z terenem, prawda? Tu jest taka wersja. Jak sobie wyjdziemy. Czyli stąd zrobiliśmy handlarza, od handlarza pojechaliśmy sobie w dół, do dróg głównej ulicy, tu do góry, nie tędy, tu do góry. Jesteśmy w tym miejscu. Także tutaj to są obrzeża, co jest za 0, a tutaj ten skrawek, ten grzybek jest za 46 tysięcy, także tu możemy sobie kupić biogazownię za 46 tysięcy, co jest naprawdę dobrą ceną, jeśli chodzi o biogazownię, więc... W przeciwieństwie do ceny pól, to tu biogazownia jest ok. No i tam mamy skup jeden, tutaj mamy mleczarnię, którą posiadamy. I co jeszcze? I mamy piękny widok stąd, bo to jest na wzgórzu, więc... Proszę bardzo. Aż przyjemnie popatrzeć. No i tyle, jeśli chodzi o tę mapę. Nic więcej nie, na razie nie dodam. Zielona wyspa, zielona mapka i zielone tunele. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Jeśli się podobało, to wiecie co robić, a ja was pozdrawiam gorąco i zapraszam na kolejny polski map, który już niebawem. Na razie, cześć.